Cześć wszystkim, z tej strony Szymon. Słuchajcie, zawitałem ponownie do Nowego Sącza na pierwszą rundę Mistrzostw Polski modeli on-roadowych. Za mną widzicie strefę serwisową, jej część oczywiście, bo ona się tutaj rozciąga na cały teren. Kawałek dalej jest tor. Chodźcie, przejdziemy się, pokażę Wam, jak wygląda to miejsce. Ci z Was, którzy już tutaj byli wcześniej, to może zaciekawi Was informacja, co tutaj się zmieniło, bo od naszego ostatniego pobytu tutaj w zeszłym roku jest kilka istotnych zmian. Spróbujemy porozmawiać też z jakimś gospodarzem, może znajdziemy Bartka Siembiedę, on bardzo lubi kamerę, więc będą fajne wywiady. To chodźcie, zobaczcie, jak tutaj wygląda impreza. Dzisiaj moim kamerzystą jest Karol. Karola później Wam pokażę, teraz już nie będę go męczył, ale bardzo miło, że się zgodził na to, żeby mi tutaj pomóc pokazać całe wydarzenie. No to idziemy tutaj. O, jest Bartek Siembieda. Bartek Siembieda jest proszony tutaj, bo telewizja przyjechała. Cześć, cześć Bartku. Cześć Siemku. Bartka mieliście okazję poznać, zobaczyć i usłyszeć w zeszłorocznym wydaniu naszej relacji z Nowego Sącza. I Bartka pomęczymy dzisiaj. Bartek opowie nam o zmianach, które tutaj nastąpiły na całym terenie, bo jest kilka istotnych, fajnych, nowych rzeczy, o których warto wspomnieć. Może przejdziemy tam, żeby było widać, bo byśmy chcieli pokazać na pewno tą najważniejszą zmianę, chyba najważniejszą. Najważniejszą zmianą jest zadeszenie podestu, które udało nam się, że tak powiem, załatwić od firmy Rabdach, która zasponsorowała nam to jako główny sponsor. No i dzięki temu nie świeci nam słońce z tyłu od południa w plecy przy choćby nawet 30-minutowych finałach IC8 czy IC10. Okej, przenieśliśmy się trochę w inne miejsce toru, żeby pokazać Wam drugą widoczną gołym okiem zmianę, której w zeszłym roku nie było, czyli domek sędziowski. To udało się wspólnie z Waszym partnerem, sponsorem toru zbudować i faktycznie sędzia ma też w tej chwili wyjątkowy komfort pracy, ale też Wam jako osobom, które obsługują tor, no też ułatwia to pracę tutaj na torze. Tak. Dla nas organizatorów jest to bardzo ważna kwestia, zbudowana na torze ten domek. Teoretycznie można powiedzieć, że on jest sędziowski, ale trzymamy w tym domku niezbędny sprzęt do organizacji tutaj zawodów. Cukrownice, odkurzacze i inne rzeczy potrzebne do wysprzątania toru przed zawodami. Dzięki firmie Interstyl udało się nam wybudować ten oto domek. I powiem tak, że była to kluczowa kwestia, która męczyła nas od samego początku, że nie mamy po prostu na torze takiego pomieszczenia gospodarczego. Okej, super to wygląda. Faktycznie no, tor tutaj pięknieje i tak naprawdę coraz bardziej profesjonalny się robi. A to jakby wszystko jest kluczowe ze względu na to, co się będzie działo w przyszłym roku. Ja trochę zdradzę tutaj widzom, że w przyszłym roku będzie 50-lecie klubu, nowosądeckiego klubu modelarskiego i szykujecie, z tego co wiem, niesamowitą imprezę. Możesz coś już zdradzić na ten temat? Powiem tak, no, na pewno będzie hucznie, na pewno będzie głośno i na pewno będzie świetne ściganie na torze. W kolejnym roku, w 2025, mamy 50-lecie Sądeckiego Klubu Modelarskiego. Już chcemy serdecznie zaprosić Was wszystkich na udział w tym wydarzeniu. I szykujemy na pewno niesamowite wrażenia i super zabawę. Okej, słuchajcie, Bartkowi już na ten moment dziękujemy. Może będziemy jeszcze do niego wracać, a może pomęczymy innych tutaj gospodarzy toru i na pewno zawodników. Okej, słuchajcie, jesteśmy na torze tutaj z kolejnymi gośćmi. Obok mnie stoi Jakub Kopiński z Nowosądeckiego Klubu Modelarskiego oraz wyjątkowy gość Mateusz, właściciel firmy Rabdach, która od zeszłego sezonu wspiera tutaj Nowosądecki Klub Modelarski. Dzięki Twojej firmie my jako zawodnicy możemy korzystać z nowego udogodnienia, czyli z zadaszenia na podeście. Także bardzo dziękujemy. Jak to się stało, że Twoja firma zaczęła wspierać modelarstwo w Nowym Sączu? Historia jest dość prosta. Kuba przyszedł do mnie i z potrzebą, że chcą wybudować sobie daszek i żebym ich troszeczkę wsparł. Ja chętnie wspieram, my chętnie jako Rabdach wspieramy różne inicjatywy, a ta wydała się nam bardzo fajna. Postanowiliśmy troszeczkę wesprzeć Kubę. Mamy nadzieję, że w przyszłości to wsparcie będzie jeszcze większe. To jest naprawdę fajna zabawa. Te mistrzostwa mają coraz większą oglądalność. Bardzo mi się to podoba. Ja sam jestem fanem Formuły 1 i jakby bardzo mi pasuje to, że Rabdach, moja firma, wspiera
wspiera taką inicjatywę i bardzo się cieszę, że to jest z taką pasją organizowane. Mateusz, jeszcze jeden temat, bo nie wiem, czy ty sobie zdajesz sprawę, że to jest najbardziej wypasiony tor modelarski onroadowy w Polsce. Jest kilka obiektów, ale ten naprawdę swoim poziomem, jakością, no to jest europejski poziom, albo nawet światowy, a w przyszłym roku niesamowita impreza, bo 50-lecie klubu nowosądeckiego, modelarskiego i chłopaki tutaj szykują niesamowitą imprezę, która będzie z pompą, z tego co mówili, zdradzali, realizowana, więc no ufam, że dzięki twojemu wsparciu ta impreza będzie naprawdę na europejskim poziomie. Tak, wiem o tym, że ten tor jest na pewno europejskim poziomie, nie wiem jak jest na światowym, także bardzo się z tego cieszę i tym bardziej jestem dumny, że mogę w tym uczestniczyć. Tak? Słuchaj, firma Rabdach jest z Nowego Sącza, ja jestem z Torunia, więc daleko stąd nie mam pojęcia, czym się firma Rabdach zajmuje, no nazwa mi wskazuje, że coś z dachami związanego, ale może uchylisz rąbka tajemnicy i powiesz, czym twoja firma się zajmuje na co dzień. Okej, okay. Faktycznie jesteśmy rodem z Nowego Sącza. Ogólnie robimy balustrady szklane, robimy też różne inne elementy stalowe, natomiast nazwa firmy Rabdach faktycznie kojarzy się z daszkami, natomiast wyszło to też po części z tego, że początkowo robiliśmy daszki szklane, natomiast rynek nam wskazał jednak troszeczkę inną drogę, z czasem się okazało, że balustrady fotowoltaiczne balustrady szklane przyniosły nam dużo większy przychód i oczywiście mamy też daszki szklane, ale taką głównym naszym konikiem są balustrady szklane, w czym jesteśmy bardzo dobrzy i chętnie to robimy. Okej, okay, to jak słyszeliście, jeżeli będziecie potrzebowali balustrad szklanych, to firma Rabdach tak, służy pomocą. Polecamy. Tak jest. To lecimy dalej na zawody, a wy patrzcie uważnie, co się tutaj dzieje. Cześć. Woliński, Jacek Stanisz i Beniamin. Paweł, co te czarne chmury oznaczają? To się pakujemy i jedziemy na browarach. Co ty tam filmujesz, człowieku? Ty flaszkę otwieraj. Bardzo mnie smutno. Nie wiem, co tu zrobić. Stopisz łzy. Alkohol. Młody zawodnik to nie wierzy na zawodach, tak. Zawsze integracja jest najważniejsza. Integracja jest najważniejsza. No, ogniska nie będzie, bo pada, ale... Tak. I zawsze wieczorami integracja była, no nie? Tak, zawsze. Tak. No, dziękuję. Witam Was w niedzielę z dnia finałów w Nowym Sączu na pierwszej rundzie Mistrzostw Polski modeli onroadowych. W dniu wczorajszym sobotnie kwalifikacje niestety popsuła pogoda. Około 14 sędzia zadecydował o przerwaniu zawodów. Wszystkie grupy objechały dwie kwalifikacje. Dzisiaj natomiast z samego rana ruszymy z trzecią kwalifikacją i po tej trzeciej kwalifikacji od razu przejdziemy do finałów. Nawet z tego co słyszałem nie będzie treningów finałowych, więc tutaj bardzo nam zależy na tym, żeby jak najwięcej pojeździć przy dobrej pogodzie, ale też, żeby nie jeździć do późnych godzin wieczornych. Przed chwilą tor był osuszany przez organizatorów. Ruszyła już maszyna cukrująca, więc jest nakładana pierwsza warstwa cukru. Szykuje się niesamowite ściganie, bo pogodę mamy naprawdę dzisiaj rewelacyjną. Mam nadzieję, że nie ulegnie zmianie i będziemy mogli tutaj obejrzeć super ściganie we wszystkich klasach. Zobaczcie, jak bawimy się na finałach.
Słuchajcie, wszystko co dobre w końcu się kończy. Tak samo jest z pierwszą rundą Mistrzostw Polski modeli on-roadowych w Nowym Sączu. Bardzo fajny tor, bardzo fajni ludzie, bardzo fajne ściganie. Naprawdę polecam Wam wszystkim spakować swoje modele on-roadowe i zajrzeć tutaj, ponieważ w tym cyklu Mistrzostw Polski sezonu letniego będą jeszcze dwie rundy tutaj. Jedna runda będzie w Jelczu. Zapraszamy Was do tych lokalizacji. Zapraszamy Was do rywalizacji. Do zobaczenia na następnej rundzie. Cześć.